No dobra, zakupy zrobione. Można targać to na górę, do domu, żeby struktura się poprawiła. Tak, żeby wróciła do naturalnej struktury wody, która jest zniszczona przez plastik. Ale pięknie wygląda moje awokado. Trzeba tu przyjść wieczorkiem, naładować do wiaderka i dyla do domu. Tak. Było takie pyszne, to ani kropelki nie zostało. Ocia mi też dużo gadała, pusty talerz zostawiła. Dorka, a ty co to taki śmietnik zrobiłaś? Ojejku, znowu nas porobili. I się bardzo zastanawia, co to jest. Mówi, what the fuck is this? Taka budka telefoniczna. Budka telefoniczna. To się powinno nazywać Malin Plaza, a nie Malin Plaza. Ktoś to sobie pleni tak nazywał. I tak raz sobie marszam w tym jednym, raz w tym drugim, to wcinam. A jak twoje pierogi? Bardzo dobre, tylko pierwszy raz widzę z taką fioletową kapustą, czy co to jest. Co Mati powiesz o tym? Że się nie mogę tego najeść. Jest tak dobre, że po prostu najlepsze, jakie kiedyś cokolwiek jadę. Dora, wsiadaj! Dora, wsiadajcie, bo jedziemy. Jedziemy do domu. O, o, Emma, idzie głodomor! Idzie głodomor zjeść śniadanie. Co wyście tu tutaj znowu na zamawiały? A to dla mnie? Może być, no. Może być, no. Ty powiedziałeś, że idziesz na noodle zup. No ja idę na noodle zup, ale za chwilę. No, najpierw nam zjesz śniadanie. Najpierw wam zjem śniadanie i później pójdę na swoje. No, no. Muszę dbać o wasze brzuchy. A ty dbaj o swój. Taka kanapeczka. Mogę sobie zrobić gryza? Gryza. Gryza. Miękki. No, chciałbym chętnie spróbować, ale piękne awokado dzisiaj. W końcu jest konkretne awokado, które jest mięciutkie, z którego można zrobić normalną pastę i które jest naprawdę do zjedzenia na dziś. To daj mi jeszcze trochę, daj mi jeszcze trochę. A ja idę jeszcze w tą stronę, bo przecież naczczo miał być ocet. Naczczo miał być ocet, a już nie jest naczczo, bo już jest coś podjedzone. No już podżarłeś. No bo już podżarłeś. Ja już nie podżarłam. No ja już troszkę podżarłem, no przez to, że takie fajne rzeczy żeście pozamawiały, kanapeczki pyszne. No i co? No ale i tak, no czego zrobić? Czego zrobić? Trzeba zjeść, trzeba wypić. Ale powiem ci, że ta sałateczka twoja to wygląda. No wiadomo. No nie mogę jej nie spróbować. Czekaj, trochę octu już było. Dobra, siup w ten... Głupi dziób, czy jak? W ogóle nie pokazałaś, bo nie widziałaś i nie wiedziałaś, że to jest sałatka z wodorostami. Z wodorostami? Mhm. O jacie, jaka sałatka z wodorostami. Wodorosty, jajko, boczek. Boczek? Jacie, to taka jabłka, konkret. To... No, to konkret. Taka sałata na 3 godziny. Smacznej zupki, Mati. O, ja idę zaraz na noodle zup na plażę, ale zjem jak najpierw zjem tą sałatkę. Delikatnie widzę, że cię wykrzywia po tym occie, ale nie, no naprawdę, ten ocet jest bardzo dobry. W porównaniu do tych octów, co nieraz żeśmy pili, to ten jest bardzo delikatny. A ja sobie sypię, o, dużo soli po awokado. Do tego oliwa z oliwek, trzeba tak tutaj sobie zrobić. Tak, chętnie, bardzo skorzystam z twojej pomocy. Polewa się tutaj po tym, a najlepiej, jakby się do tego dodało jeszcze czosnek. To by było... Czosnek, cebulę? Oto czosnek albo cebulę. Czerwoną. Czerwoną, o. I wtedy jest guacamole. I wtedy jest takie dobre. O, jeszcze pieprzyk można do tego dodać. Ale czat, ale zaraz będę to wcinał. Rozciapciać ci to? No, rozciapciać. Rozciapciać. To przynajmniej się da rozciapciać. No to się trzeba da. Trzeba było nożem wciągać i jeszcze dodać. O, ale to jest pyszne. Dużo soli, oliwa z oliwek. Rozciapciać, rozciapciać. Czosnek albo cebulę i dodać do czegokolwiek. No, ja zjem samo. Znaczy z sałatką. Nie, ty zjesz ze swoją zupą. Ale pięknie wygląda moje awokado. A na pewno tak dobrze smakuje. Cały twój przydział. O, cały mój przydział. Ale mam malutko przydział sałatki. No bo ty nie chciałeś. No dobra, dobra, dobra. Ale się trafiło to awokado. To chyba jedno z najpyszniejszych, które tutaj jedliśmy. No przepyszne, przemięciutkie, idealne, czyściutkie, zdrowiutkie. Sałatka już zjedzona i teraz to, no jest tak dobre, że brak słów do opisania tego, jak to jest dobre. Jedna miksturka na zdrowie wypita, czyli ocet, odkładamy. A tu jest jeszcze druga miksturka, którą też zaraz będę pił. Jezu, jeszcze smoczy owoc wjeżdża na deser. A to jest jeszcze... czerwony. Nie, on chyba tam w środku może być inny. Nie, bo są czerwone i białe. Tak? Mhm. Jest czerwony. To ciekawe. Cały czerwony taki? Mhm. O kurde, ale dziwny. Ciekawe, czy będzie dobry. No dobry. Znaczy, no, jak ktoś lubi smoczy owoc, nie? Wczoraj właśnie kupiliśmy ten smoczy owoc i jeszcze mandarynki. Znowu. To jest dojrzały, parasz sam. No. Znaleźliśmy wczoraj takiego pana, co właśnie ma takie super owoce. I kurde, no, to są dobre owoce. Mati, daj szansę ułożyć chociaż. Ja wiem, że ty Jezus. Wszystko na stojąco i z deski, ale no poczekaj chwilę. Ej, to wygląda jak burak. No, no ale ja tylko chcę spróbować. Tak tylko malutko. Ale nawet nie dasz szansy ułożyć. Dobra, no widzisz, wszystko zaraz się rozleci. Smakuje tak dziwnie. Powiem ci, że... Jak smoczy owoc. Jak smoczy owoc, no, smakuje jak smoczy owoc. Nie, no tak smakuje właśnie troszkę jak może kiwi? Tak smakuje właśnie trochę kiwi.
mało słodki jak dla mnie przede wszystkim, ale taki to bym myślał, że to ma być słodkie trochę, albo bardziej wyrazisty smak. A to nie ma za bardzo wyrazistego smaku, to jest taka rozcieńczone kiwi z nie wiem z czym. Powiem tak, owoc ogólnie bardzo dojrzały, bardzo taki no, ładny jak na owoc, ale to nie jest mój najlepszy owoc. O, tego króliczka. Kurczaki, musimy zrobić duże zakupy. Znowu jaja trzeba kupić, znowu jakąś wodę trzeba kupić. Jakieś takie różne rzeczy. Ja też nie wiem. No właśnie chyba, może im też, weźmy 30. Weźmy po 30 już, będzie dobrze. No dobra, zakupy zrobione. Można targać to na górę, do domu. Tylko trzeba uważać, jak się zamyka klapę, bo tutaj jest taka pusta jakaś ta klapa i bardzo łatwo, mocno się czaska. I trzeba uważać, bo to aż tabliczka lata. No, dawaj. O, tak, no dobra, chyba nie odpadło. No i kolejna woda ląduje do zamrażarki. Żeby co? Żeby struktura się poprawiła? Tak. Wróciła do naturalnej struktury wody, która jest zniszczona przez plastik. Czyli plastik niszczy strukturę wody. No to są takie głębsze tematy. Niszczy strukturę wody, żeby woda odzyskała swoją taką naturalną strukturę, żeby była zdrowa i miała odpowiednie jakieś tam te minusy, plusy i te inne rzeczy, tak? No. Jakieś? No to trzeba ją zamrozić, później ją odmrozić i dopiero można ją pić. Dobra, chodźcie, spadamy w końcu na tą moją zupkę. Noodle zup na plaży przy zachodzie słońca. Dobrze, że na tą plażę jest tak dosyć blisko, co nie Dorka? Parę minutek i jesteśmy na plaży. Teraz idziemy coś zjeść, tam gdzie są te palmy takie ładne. Nie no, ja pierdzielę. No nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że mogę spotkać takie dziwne rzeczy tutaj. Chociaż no to Tajlandia, no to tu można spotkać wiele dziwnych rzeczy. Ej, dobrze, że jest pod słońce, to może tego tak dobrze nie widać, jak ja to widzę. Beach Club już prawie gotowy. Także taka nowa, duża restauracja, a raczej bar, a raczej klub. No, zapowiada się bardzo dobrze i w bardzo dobrym miejscu, także zobaczymy, co tam będzie, poinformujemy. No, taka ziemia to jest ziemia. Trzeba tu przyjść wieczorkiem, Emma, naładować do wiaderka i dyla do domu. Tak. No, hotel też się fajnie ustawił, bardzo ładnie tutaj, na górach, bliziutko plaży, od razu przy plaży. Ej, a ja to już się stęskniłem za jazdą na skuterze, a wy, Emma? A wy będziecie chyba dzisiaj, bo wczoraj śniło wasze skuter? Mieliśmy skoczone z siedzeniem, teraz jak zobaczyłam, będzie, że tam się wspomniałam. To nie taki, ale jakiś duży taki, ale taki z tymi siedzeniami, wiesz. Mm-hmm. No. Oparciami też się. Dobra, ja mam nadzieję, że tu w ogóle będzie... O, na szczęście ktoś tam stał, także jakieś miejsce będzie. Ojejku, znowu nas porobili. Znowu podnieśli ceny, bo jest sezon. Wszystko do góry. Ale i tak w Tajlandii ogólnie ceny praktycznie w ogóle nie poszły do góry, patrząc przez pryzmat całego roku. Wszystko kosztuje mniej więcej tyle samo, jeśli chodzi o jedzenie. Teraz tylko dlatego podrożało, że jest sezon. Ciekawe, czy po sezonie znowu wrócą ceny do normalności, czy nie? Czy już takie zostaną? A nic, zobaczymy. Ale i tak nie jest źle, ale idą do góry. Emma, z czym ty się tu już tutaj rozkładasz? Problem troszeczkę taki mamy, że chcieliśmy tutaj siedzieć, ale w 3 osoby będziemy tutaj jeść. A stół jest bardzo mały, będziemy jeść jak na weselu. Po kolei będziemy jeść. Albo będziemy się tymi łokciami szturchać. The Great Water Kingdom. No, takie wielkie królestwo. Bardzo ładnie to wygląda. Znajduje się to jakieś 10 minut drogi samochodem od naszego domu. W końcu musimy się tam kiedyś wybrać. Do takiego wodnego parku królestwa, co? 25 atrakcji. O, coś idzie do jedzenia. What is this? Tom yum. Tom yum. A, tylko nieczerwony. Czemu oni tutaj robią tom yum taki nieczerwony? Nie, mi się kojarzy nieczerwony tom yum. No, tom yum to jest przede wszystkim czerwona zupa. A co to jest? Aż to miam rosół. Ale dobra, Emi znowu standardowo ryż, a ja czekam na noodle soup. To jest sałata. No i co? No właśnie, ale ja nie lubię sałaty. Spróbuj najpierw, a nie już doprawiasz. Ja wiem, że z limonką jest zawsze lepszy. Mhm. Mam też już i swoją zupę, noodle soup. Co, Torka? A jak twoja smakuje? Bo jeszcze swojej nie próbowałem. Słabo. Słabo? Ja mam dużo lepszy. Ja spróbowałem tej noodle soup, no to ona jest taka jak noodle soup. Tak jak się spodziewałem, więc jest spoko. No tak. Więcej. Dorota stwierdziła, że tom yum musi być czerwone i nawet doda sobie trochę keczupu, żeby sobie to zabarwić, bo smak ma takiego tom yuma. Jest taka kwaśna i taka jak w sumie w miarę powinna być, ale nie jest czerwona, no nie ma czegoś takiego, co powinna mieć, więc Dorota zrobi ją po polsku tutaj tak jak ma być. Ja już skosztowałem tutaj jednej papryczki, bardzo smaczna tutaj ta. Ale sobie tylko wziąłem jedną, bo tu jakieś takie dziwne, wybrakowane. Dlatego dołożę sobie jeszcze tych. Te są małe, są najlepsze. Ej, a patrzcie się, bo to jest ogólnie makaron.
Patrzcie, jaki makaron, bo to jest taka zupa makaronowa, jest takim makaronem, ale naprawdę po lekkim doprawieniu, trochę ostrego, trochę słonego i zupa jest idealna, naprawdę smaczna przebardzo. I tutaj na noodle soup to jak najbardziej, było takie pyszne, to ani kropelki nie zostało. Ocia mi też dużo gadała, pusty talerz zostawiła. Dorka, a ty co to taki śmietnik zrobiłaś? No, dużo mówić, no. Słabe to było. Nie smakowało mi to. Nie też tak rzadko z zupy zamawiam, też to było słabe i jak musiałam się wody napić po zupie, to znaczy, że nie było dobre. No, była taka średnia. Dużo takich zup już w Tajlandii zjedliśmy, dlatego mamy dobre porównanie i możemy dobrze naprawdę powiedzieć, że ta jest dobra, ta jest średnia, a ta jest bardzo niedobra.